leciałam z Miami do Warszawy, a potem z Warszawy do Krakowa. Mam 10 lat. 11 lat temu wyszłam za mąż, niestety nie za Polaka, ale za pana, który jest z pochodzenia Meksykaninem, jest również obywatelem amerykańskim. Ale przyjeżdżamy tutaj do Polski 2 razy w roku, ponieważ ja mam tutaj rodzinę i spędzamy święta razem z moimi rodzicami i przyjeżdżamy też na wakacje na 3 miesiące wtedy, kiedy w Miami jest strasznie gorąco i tam po prostu nie da się żyć. Małopolska i Kraków jest magnesem, który przyciąga świat kultury, świat gospodarki, świat nauki, ale także w celach turystycznych przylatuje się do Małopolski w celach rodzinnych, tak jak dzisiaj 8-milionowy pasażer, czyli mały Staś, który z mamą i z siostrą podróżował na pokładzie Polskich Linii Lotniczych, czyli na pokładzie naszego Skarbu Narodowego i dotarł prosto do Krakowa, więc gdzie najlepiej spędzać święta? Właśnie w Małopolsce, w tej najbardziej rodzinnym regionie Polski. Co znaczy 8-milionowy pasażer dla regionu? Potwierdza się teza, że warto rozbudowywać port lotniczy, warto go wspierać, warto go wzmacniać, aby był swoistym silnikiem rozwoju dla regionu. Bo 8-milionowy pasażer to oznacza, że bardzo dużo dzieje się w Krakowie, bardzo dużo dzieje się w Małopolsce, nie tylko w obszarze turystycznym, gro pasażerów to ludzie biznesu. Możemy powiedzieć, że na koniec 2018 roku krakowskie lotnisko obsłużyło 6 milionów 800. W tym roku przekroczyliśmy barierę 8 milionów. Natomiast wszystkie polskie lotniska się rozwijają i ta branża ma przyszłość. Przecież mówi się, że w 2018 roku wszystkie polskie lotniska obsłużyły poziom około 45 milionów, a w perspektywie powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego i rozwoju wszystkich pozostałych lotnisk w Polsce będzie ta liczba podwojona.